Dzień dobry, witam ponownie. Natalia Gromow, przedstawicielka Stowarzyszenia LABIP. Zapraszam Was na drugie spotkanie w ramach naszego cyfrowego otwarcia bibliolabów tegorocznych. Tym razem naszym gościem jest pani Cecylia Szymańska-Ban, która szefuje działowi edukacji w Microsoftie i opowie nam o tym, co fajnego Microsoft przygotował dla bibliotek w Polsce, żeby nam się lepiej pracowało w tych właśnie czasach, które nas spotkały. Tak, w tych okolicznościach przyrody. Więc zapraszam pani Cecylio, ja się wyłączam, ale jestem tutaj cały czas w razie czego i proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz mam przyjemność mówić do środowiska związanego z bibliotekami. Trochę chciałam, intencją naszego zaistnienia tutaj podczas Państwa spotkań jest powiedzenie trochę o naszej ofercie dla bibliotek, którymi czasem mogę powiedzieć zajmujemy się trochę mało, ale w czasach COVID-u, czyli przez ostatnie właściwie pół roku, w którym przeszliśmy, ja dzisiaj trochę się z tego śmieję, klęskę urodzaju, natomiast bo rzeczywiście to, co się wydarzyło w kontekście zdalnej nauki, wybory szkół, wybory nauczycieli, wybory często miast, jeżeli chodzi o aplikacje do zdalnej nauki, do wykorzystania, i tutaj myślę o Teamsach, przekroczyły nasze oczekiwania najśmielsze. Dużo żeśmy się nauczyli jako Microsoft. Muszę powiedzieć Państwu, że zaczynając chyba marzec tego roku, mieliśmy chyba 30 tysięcy aktywnych użytkowników w aplikacji Teams. Dzisiaj obsługujemy ponad 2,5 miliona, 20 tysięcy domen, co oznacza, że ponad 60% szkół, to mówię bezpiecznie, na dzisiaj szkół i wyższych uczelni i innych instytucji edukacyjnych, do których Państwo również są zaliczani przez Microsoft, korzysta z Teamsów, co oznacza, że większość naszego rynku edukacyjnego w jakikolwiek sposób z Teamsów, i to jest Office 365, bo aplikacja Teams jest elementem Office 365, czyli takich zestawu różnych usług jest dostępna. I patrząc na to, co się działo w kontekście całego tego czasu zdalnej nauki, w kontekście pandemii, zmian w stylu i w scenariusza pracy różnych instytucji edukacyjnych, to był taki czas, że oprócz szkół bardzo często zaczęły do nas się zgłaszać i organizacje pozarządowe, ale też bardzo dużo bibliotek z pytaniem, czy my mamy prawo, czy my możemy korzystać z oferty Microsoftu. W związku z czym jak najbardziej chciałabym potwierdzić, że właściwie moja intencja tego udziału tutaj, żeby opowiedzieć Państwu, że wszystkie biblioteki publiczne, szkolne, jakiekolwiek biblioteki w Polsce, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, mają prawo do wykorzystania usług albo też rozwiązań Microsoftu w takim licencjonowaniu edukacyjnym, co oznacza, że część naszych produktów jest dostępna bezpłatnie, a część jest dostępna w dużo niższych cenach niż normalne komercyjne produkty. To, co się ostatnio działo, to z czego najczęściej klienci korzystali, klienci, to ja mówię o szkołach najczęściej, my też bardzo dużo pracujemy ze szkołami, ale pracujemy bardzo dużo z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, z organizacjami pozarządowymi, z miastami, z wydziałami edukacji, które organizują naukę zdalną albo próbują przygotować szkoły do nauki zdalnej albo też bardziej hybrydowej. To są jednostki, które mają prawo do wersji edukacyjnych, czyli tak naprawdę do Office 365. Jeżeli chodzi o Teams, to w planie A1. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale poproszono mnie o to, żeby trochę powiedzieć więcej o Teamsach. I właściwie nie wiem, co takiego powiedzieć, bo Teams to jest nic innego jak aplikacja do telekonferencji, ale oprócz tego, co przynosi Office 365 i czym ją otacza, Teamsy i Office 365 są takim środowiskiem, które tworzą jednolitą platformę komunikacyjną. W związku z czym każda biblioteka i Państwo, którzy pracujecie w bibliotekach, macie prawo do uruchamiania Office 365. W tym planie A1 jest bezpłatny i tam zbudowania sobie, czy to poczty,
czy to repozytorium wspólnych danych, czy to platformy komunikacyjnej, która może być różnie wykorzystywana, czy to do organizacji pracy wewnątrz instytucji, czy też do kontaktu z uczestnikami zewnętrznymi. Wyobrażam sobie, że mają Państwo różnego rodzaju odczyty albo spotkania, albo kontakt z osobami spoza biblioteki, wówczas może to może być to realizowane w sposób zdalny, dokładnie tak samo jak lekcja. To ciekawe, Teamsy poprzez całą pandemię, poprzez cały ten okres pandemiczny bardzo dostosowały się do różnych potrzeb edukacyjnych. To, z czym mamy na dzisiaj kontakt, z tymi Teamsami, które dzisiaj widzimy, to jest zupełnie co innego niż widzieliśmy w marcu. Na dzisiaj Teams dają możliwość zaproszenia ludzi z zewnątrz, a ta osoba, organizator spotkania decyduje, kto może wejść, kto nie, bo z perspektywy Microsoftu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo danych użytkowników i w ogóle bezpieczeństwo tego typu spotkań, żeby unikać rajdów, włamów na telekonferencje i różne inne. Po takich telekonferencjach albo takich spotkaniach online'owych, które możecie Państwo prowadzić i wewnątrz swojej organizacji, ale też można sobie wyobrazić, że pomiędzy bibliotekami, możecie Państwo też budować własne repozytoria danych. Te repozytoria danych mogą dotyczyć danych albo dokumentacji, albo różnego rodzaju materiałów, które zbieracie wewnątrz, czy wewnątrz, w kontekście organizowania pracy biblioteki, ale też w kontekście udostępniania takich danych na zewnątrz, jeżeli jest to potrzebne. Państwo pewnie wiecie najlepiej, w jakich scenariuszach tego typu rzeczy można wykorzystać. Więc jak przygotowywałam się, albo myślałam w ogóle o tym, co Państwu powiedzieć, bardzo trudno jest mówić na Zoomie i właściwie widzieć tylko imię i nazwisko pani Natalia Gromow i mówić do grupy ludzi, których się w ogóle nie widzi, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli czasem mówię trochę nieskładnie, to moją intencją było powiedzenie o dwóch rzeczach. Wszystkie biblioteki, niezależnie od typu, mają prawo do wykorzystywania licencji edukacyjnych, co oznacza to, że część usług jest bezpłatna, a część kosztuje bardzo mało. Z punktu widzenia organizacji pracy biblioteki w kontekście zdalnym albo też hybrydowym, taki, który być może nas czeka, nikomu tego nie życzę. Znaczy nie życzę nikomu, żebyśmy musieli wrócić do takiego lockdownu, który mieliśmy w ostatnim półroczu. To Teams bardzo dobrze się do tego nadają. W związku z czym, nie wiem, czy tutaj Państwo widzą, ale na czacie pozwoliłam sobie przesłać do Państwa mnóstwo różnego rodzaju materiałów, które są materiałami bezpłatnymi i które mówią o tym, jak właściwie można, w jakich scenariuszach korzystać z naszych usług, jak je uruchomić, w jakich scenariuszach z nimi pracować. Dla wszystkich, którzy potrzebują szkoleń różnorakich, czy to z punktu widzenia administratora, czy to z punktu widzenia dyrektora biblioteki, czy też z punktu widzenia użytkowników, znajdziecie Państwo mnóstwo różnego rodzaju kursów i też webinarów. Wyobrażam sobie też, że biblioteka to nie tylko książki, wypożyczenia, ale też dość ciekawa i rozbudowana instytucja, która dostarcza mnóstwo różnych ciekawych społecznie projektów, procesów, wydarzeń i też może różnego rodzaju projekty inicjować. Jeżeli te projekty będą w jakikolwiek sposób dotyczyły budowania kompetencji cyfrowych, to na naszych stronach szkoleniowych mamy również też dużo inspiracji, jak można to robić, wykorzystując darmowe wersje naszego oprogramowania. Na przykład mamy bardzo ciekawe kursy związane z systemem, mamy bardzo ciekawe kursy i narzędzia związane z programowaniem, z wykorzystaniem Minecrafta. W związku z czym wszystko zależy od inwencji i od pomysłowości Państwa do tego, co jest. Materiałów jest mnóstwo i to, co pewnie widzą Państwo w tym zoomowym, grupowym czacie, to jest
To jest propozycje. My niestety mamy w Microsoftie tę wadę albo też i zalety, że mamy mnóstwo różnych stron, w związku z czym to, co tutaj Państwo widzicie, to są takie strony pozbierane, w których łatwo można cokolwiek znaleźć albo inspirować się różnymi elementami naszych usług albo też rozwiązań. Zapraszam Państwa do naszych profili facebookowych Szkoła z Office 365. Ja wiem, że szkoła to nie biblioteka, ale myślę, że wszystkie takie wyzwania związane z wykorzystaniem naszej technologii, one są bardzo podobne do takich wyzwań, które posiadają nauczyciele, posiadają dyrektorzy, posiadają administratorzy, więc można by korzystać z doświadczeń nauczycieli, ale też inspirować się tym, co znajdują, jeżeli chodzi o naszą technologię. Nie wiem, czy Państwo mają jakieś pytania i jeżeli tak, to czy to jest możliwy jakiś kontakt z uczestnikami albo może... Jeżeli się pojawi jakieś pytanie na czacie, na Facebooku, ja je przekażę. Chwilowo pytań nie ma. O czym, Pani Natalio, mogłabym jeszcze powiedzieć? Proszę mi poradzić, bo ja tutaj nie chcę mówić bardzo dużo o samych funkcjonalnościach naszych produktów, bo one są ogromne. Dobrze. I duże i nie wiem jak, ale proszę, jak gdyby Pani zechciała trochę naprowadzić, to ja chętnie coś opowiem. To ja pozwiedzacie teraz Państwo ze mną trochę naszą bibliotekę. Więc się przeniosę. Więc tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że akurat moja biblioteka, bo prowadzę Bibliotekę Gdynia, pracuje na Office 365 i bardzo korzystamy z Teamsów i te Teamsy nam naprawdę uratowały skórę podczas kiedy musieliśmy się przenieść. Ale myślę, że też nie z Teamsów, nie? Bo żeby uruchomić Teamsy, trzeba uruchomić Office'a, w związku z czym pewnie biblioteka, czyli każdy pracownik biblioteki dostał pocztę. My mamy pakiet Office 365, po prostu korzystamy z tego na co dzień, więc korzystamy też z przestrzeni, którą nam daje ten pakiet do pracy wspólnej, czyli z OneDrive'a, z tych wszystkich rzeczy, które tam się znajdują. Natomiast Teams, mieliśmy tego Teamsa razem z pakietem już od dłuższego czasu, ale nie korzystaliśmy. W momencie, kiedy musieliśmy... Mało kto chce powiedzieć. Właśnie najczęściej chyba, jak obserwowałam, to jeszcze w ostatnim roku to najczęściej z Teamsów korzystały uczelnie, bo one nam miały najwięcej potrzeb takiej wspólnej pracy albo pracy projektowej. W szkołach albo pewnie w bibliotekach mniej było tego typu wyzwań, ludzie jednak mieli większy kontakt taki osobisty i pandemia wymusiła na nas rzeczywiście szukanie rozwiązań i Teamsy okazały się dobrym rozwiązaniem. Chcę powiedzieć, że w Microsoftie Teamsy bardzo się zmieniają i chcę też powiedzieć, że Microsoft bardzo się stara. W różnych obszarach stara się mniej lub bardziej, ale jeśli chodzi o Teamsy i tą wersję edukacyjną, to rzeczywiście widać ogromną zmianę na korzyść takich funkcji dla użytkowników. To znaczy, że pamiętam, nie wiem czy Pani pamięta, ale jak Teams z Teamsów zaczynaliśmy korzystać jeszcze w marcu tego roku, to można było zobaczyć 4 osoby. Dzisiaj właściwie jak się zrobi telekonferencję, tak jak pewnie dla Państwa ją robili, to jest możliwość zobaczenia 49 osób, czyli właściwie już całej klasy. Można te osoby poukładać w takich ładnych ławeczkach i one wyglądają jakby były w szkole. Nauczyciel albo osoba, która organizuje spotkanie, wpuszcza osoby z zewnątrz, znaczy ma kontrolę, kto jest z zewnątrz, a kto jest spoza organizacji, czyli jest możliwość dopraszania różnych osób zainteresowanych. Tak, bo na początku tego nie było chyba, albo myśmy nie umieli odkryć tej funkcjonalności. Nie było, natomiast przy takim, chyba po pierwszym miesiącu takiej ostrej zdalnej nauki okazało się, że większość aplikacji do takiej pracy telekonferencyjnej nie jest przygotowana i stąd też pojawiły się na przykład rajdy i przesyłanie linku do różnych spotkań, dopraszanie jakichś dziwnych osób, które były spoza organizacji, które z różnymi swoimi komentarzami wchodziły na spotkanie i nauczyciele się bardzo na to skarżyli, że nie mają kontaktu, co pewnie z punktu widzenia każdej instytucji jest istotne. Jest lista obecności, widać kto był, jest możliwość zapisania spotkania, w związku z tym naprawdę te Teamsy się bardzo zmieniają.
Właśnie, myślę, ja że się będą zmieniać. A właściwie teraz czekamy, wie Pani na co, czekamy na tak zwane breakout roomy, czyli na taką możliwość podzielenia na przykład grupy, która bierze udział w danej konferencji, na podgrupy, żeby one sobie pracowały wspólnie nad jakimś projektem, a potem spokojnie wróciły do tego głównego spotkania i to ma być uruchomione w październiku. To super, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie to, co nam pomogło bardzo, czyli to w momencie, bo Teams zaczęliśmy tak naprawdę używać w momencie, kiedy musieliśmy zacząć się komunikować online i to, że mieliśmy taką możliwość bezpiecznego czatu, bo też często się o tym nie do końca pamięta, korzystając z różnego rodzaju komunikatorów, że to nie do końca jest bezpieczne, a jednak tu mówimy o sferze pracy i tutaj ten bezpieczny czat, który stał się też czatem takim dość towarzyskim, a to też jest bardzo ważne, żeby ta komunikacja była zachowana, bo moja biblioteka to jest 20 filii w różnych miejscach Gdyni, więc po prostu i zostało nam to, zostało to z nami i cały czas to jest. Prowadziliśmy szkolenia wewnętrzne na Teamsach, wykorzystywaliśmy potencjał naszych poszczególnych osób z zespołu, żeby przekazywać sobie wiedzę, więc te Teamsy no, były dla nas naprawdę bardzo dużą pomocą w momencie, kiedy wybuchła pandemia i też powiem szczerze, że wtedy zaczęliśmy dużo bardziej wykorzystywać pakiet Microsoftu 365, tak, bo po prostu potrzeba na nas. Tak, to była potrzeba, oczywiście, że tak. No myśmy się też dużo nauczyli i to, co chcę tutaj powiedzieć, żeby mieli Państwo jakieś problemy albo wyzwania z uruchomieniem usługi, bo czasem tak się zdarza, to na tej naszej stronie Zdalna Nauka myślę, że mamy tak dobrze przygotowane instrukcje, bo tak dużo rzeczy się nauczyli w kontekście współpracy ze szkołami w trakcie zdalnej nauki, że powinni sobie Państwo sami poradzić, ale jeśli nie, to też na tej stronie Zdalna Nauka, którą tutaj gdzieś u góry wyświetlam, jest link do naszego partnera, firma T-Systems prowadzi wsparcie takie techniczne w uruchamianiu usługi, czyli jeżeli biblioteka zechciałaby uruchomić Office 365 i miałaby jakiś kłopot techniczny, to można się do nich zgłosić i poprosić ich o możliwość albo wsparcie w uruchomieniu usługi. Też trzeba pamiętać o jednej rzeczy uruchamiając, bo bardzo dużo do nas teraz trafia na ten temat pytań. Z Office 365 jest tak, że trzeba usługę uruchamia się na stronie i na początku trzeba się zweryfikować jako instytucja edukacyjna i tam oczywiście wybrać odpowiednie odpowiedzi. Myślę, że w kontekście bibliotek nie będzie w ogóle żadnego problemu, bo jedną z opcji jest, czy jesteś szkołą publiczną taką, czy biblioteką, czy w związku z czym to w ogóle nie jest problem. I normalnie jest tak, że Microsoft przyznaje sobie prawo 30 dni na uwierzytelnienie takiego klienta, czyli powiedzenie, o to jest klient edukacyjny, rzeczywiście ma prawo do wykorzystania Office 365 w wersji bezpłatnej, bo przecież inni nasi klienci, czy to klienci governmentowi, jak my to mówimy, czyli rządowi albo komercyjni, muszą płacić już za ten cały pakiet, tym A1, z którego biblioteki i szkoły korzystają, normalnie muszą płacić. I zazwyczaj normalnie trwało to miesiąc, myśmy sobie dawali miesiąc czasu, natomiast w czasie pandemii Microsoft rozszerzył ten cały okres uwierzytelnienia do prawie pół roku, w związku z czym wiele instytucji, które korzystają z Office 365, teraz mają ten moment pod tytułem Twoja wersja testowa się kończy, zamów licencję. I niektóre instytucje edukacyjne nie wiedzą, co mają zrobić, a tak naprawdę, aby zamówić licencję, w panelu administracyjnym trzeba zweryfikować domenę, czyli podpiąć domenę danej instytucji po to, żeby ta usługa dalej przeszła tak zwaną produkcyjną, już sobie działała. Jak już Państwo to w ten sposób uwierzytelnią, to później ona się samodzielnie będzie odnawiała. Mamy też dużo pytań, czy kiedyś jak to, bo Microsoft czasem jest postrzegany, oczywiście, że przyjdzie taki moment, że każemy sobie płacić za usługę, raczej nie. Microsoft bardzo inwestycyjnie traktuje edukację, tak śmiem twierdzić. I też mamy taką strategię, znaczy inwestycyjność polega na tym, że udostępniamy dość dużo oprogramowania bezpłatnie, ale też wkładamy bardzo dużo wysiłku
i pracy w budowanie kompetencji cyfrowych edukatorów z różnych stron, bo nie tylko ze szkół, ale też z ośrodków szkolenia nauczycieli, z bibliotek. Tutaj mamy bliską współpracę z FRST, która nas zaprosiła na to dzisiejsze spotkanie. W związku z czym nie ma takich planów, żeby Office 365 w tym pierwszym planie, w tym planie A1, który Państwo znają, był płatny. Raczej zamierzamy rozwijać te usługi, które w ramach tego planu A1 są dostępne, tak jak to się dzieje z Teamsami i tak jak to się dzieje z różnymi innymi usługami, które w ramach Office 365 można znaleźć, bo tam oprócz poczty i OneDrive'a, o którym Pani mówi, i Teamsów, jest mnóstwo innych ciekawych aplikacji, bardzo często wykorzystywanych, na przykład OneNote. To jest jedna z lepszych aplikacji do budowania takiego repozytorium danych własnych materiałów dla osób pracujących w jednej grupie. Rozumiem, że Pani, jeżeli ma Pani filię i pracuje jeszcze Pani z dość dużą liczbą bibliotek gdyńskich. Ja jestem z Gdańska, więc bardzo miło mi już prawie blisko do Państwa. Rozumiem, że macie jakieś swoje operacyjne rzeczy i różne inne i można by je utrzymywać w jednym miejscu. OneNote jest do tego bardzo dobry. Ale też mamy fajną aplikację, która się nazywa Office Lens, która za pomocą telefonu i aplikacji, którą się ściągnie na telefon, można digitalizować mnóstwo zasobów i je tam umieszczać. To też jest ciekawe z punktu widzenia, może nie biblioteki, ale też z biblioteki też, żeby digitalizować dużo materiałów w taki bardzo prosty sposób, pod tytułem robić zdjęcie i zapisywać je w plikach PDF i potem umieszczać, czy to w OneNote, czy to na SharePointie, czy to, no zależy gdzie Państwo wybiorą, jak to będziecie Państwo chcieli zorganizować. Więc jeżeli chcecie korzystać, to zapraszam. Umiemy już pomagać, robić, mamy mnóstwo materiałów tego, żeby to się działo. Jeżeli potrzebujecie wsparcia technicznego, to jest firma T-Systems, ale można też pisać do nas na adres edukacja@microsoft.com. Pani Cecylia, ja przepraszam, przerwę, ponieważ mamy pytanie od Pani Izy na Facebooku. Konkretne pytanie, jakie kroki konkretnie podjąć, aby skorzystać z oferty Microsoft dla bibliotek? Chodzi o to, na jaką stronę wejść. Czy mogłaby Pani, nawet niekoniecznie w tej chwili, ale zaraz po zakończeniu naszej rozmowy, po prostu wkleić czat, który my przekleimy na Facebooka, link, przepraszam. Tak. Ale nawet gdyby Państwo spojrzeli na tym czacie u góry, pierwszy link to jest zdalna nauka. Jak się kliknie na tą stronę, to właściwie są wszystkie materiały, jak rozpocząć, ale ja też po tym naszym spotkaniu... Po prostu tak naprawdę prosto, żeby od razu można było to zrobić. Generalnie dla Pani Izo, trzeba wejść na stronę, kliknąć, odpowiedzieć na kilka informacji, a resztę podeślę, żeby było prościej. Nie jest to trudne i chcę powiedzieć, zachęcić, że poradziło sobie z tym 20 tysięcy instytucji w Polsce, więc myślę, że jeśli nie, to od 1 października dotrudniłam do naszego zespołu kolegę Damiana i Damian pomaga wszystkim. Damian jest specjalistą od różnych dziwnych rzeczy, pytań i więc jeśli napiszą Państwo na adres edukacja@microsoft.com, to Damian odpowiada w ciągu, myślę, że dnia, radzi sobie z tym spokojnie. Więc gdybyście Państwo z tymi informacjami nie poradzili na stronach, w co wątpię. Chociaż czasami instrukcji jest dużo i nie wszyscy mają serce do czytania instrukcji. Ja na przykład jestem typem nieinstrukcyjnym, na pewno nie, więc rozumiem tych, którzy i wolą mieć kontakt z człowiekiem, który troszeczkę poprowadzi, to zachęcam też do kontaktu z nami. Na pewno będzie to przydatne, jeżeli właśnie tutaj wkleimy ten link. I ja już zupełnie naprawdę poza wszystkim polecam, bo bardzo pomaga organizować pracę zespołu, ale też kontekst wewnętrznego i na zewnątrz, prawda? Dokładnie. To jest taka trochę tak, jak my teraz pracujemy. No trochę możemy na zewnątrz się porozumieć, ale też wewnątrz, więc... O, tutaj też mam informację, że Państwo, którzy są z nami na czacie, też chwalą sobie. O, bardzo się cieszę. Także to się cieszę. Ja też się cieszę, że to nie jest tylko moje zdanie. Produkt jest fajny i staramy się naprawdę pomagać, żeby dobrze go wykorzystywać. Szukamy scenariuszy na wykorzystanie. Dla nas to jest też intencja.
to, co się wydarzyło w kontekście pandemii, to ja uważam, traktuję to jako taką szansę dużą z punktu widzenia szkół i pewnie bibliotek też na cyfryzację, bo sytuacja nas trochę zmusiła i biznes, i pewnie instytucje do tego, żeby skorzystać i żeby przejść ten najgorszy moment z uruchomieniem, nauczeniem się i oporem, a potem zobaczeniem, że może być fajnie. Moja biblioteka jest żywym przykładem. Mieliśmy to naprawdę od chyba, odkąd no to Microsoft, odkąd mamy Office'a. Pewnie i dopiero po prostu i dopiero teraz, chociaż informatycy nam mówili, że jest takie narzędzie, że może nam pomóc, ale sytuacja wymusiła, że musieliśmy się tego nauczyć. I teraz sobie chwalimy. Już nie było. Scenariuszy nie było. Znaczy, żeśmy wszyscy chyba mieli takie sytuacje, że trudno było znaleźć scenariuszy na taką współpracę. A teraz okazuje się, że jest. Teraz jest trochę w drugą stronę, że na przykład wiele. Ja na przykład mam kilka zaproszeń na jakieś wyjazdy w różne miejsca, chociaż ostatnio one są odwoływane ze względu na rosnącą fazę, rosnącą liczbę zachorowań, ale czasami się zastanawiam, czy warto jechać. Nie? Na 15 minut do Wrocławia muszę pojechać, wtedy myślę, o Boże. Z jednej strony ciekawie, ale z drugiej strony... Ten przejazd. Jeszcze jedno pytanie z czatu. Nie trzeba mieć edukacyjnej. Kiedyś rzeczywiście tak było, że trzeba było mieć domenę edukacyjną. Teraz mieć trzeba własną domenę i to jest najważniejsze wymaganie. Własną domenę, którą trzeba będzie potrzebić w określonym miejscu. Okej. Okay. Edukacyjna domena sprawia tylko tyle, że proszę wierzyć, że to uwierzytelnianie się odbywa poza Polską i w takim zespole uwierzytelniającym siedzi mnóstwo ludzi z różnych stron świata i dla nich rozumienie Edu jest prostsze i z Edu pewnie szybciej się uwierzytelnia, natomiast nie jest to wymaganie, wystarczy mieć własną domenę. To nie może być nasza domena Microsoft, onmicrosoft.com, bo myśmy kiedyś taką udostępniali, musi być własna domena danej instytucji. Natomiast też chcę powiedzieć, że Microsoft bardzo rozwinął te swoje usługi supportowe i na dzisiaj chyba, jeżeli chodzi o Polskę, obsługuje nas 15 osób, więc żebyśmy nie mieli przystoi i żeby jednak klienci byli w miarę zadowoleni, więc chyba to Edu nie ma znaczenia specjalnego. Ważna jest własna domena. Okej. Okay. Czy mamy, Marto, jeszcze jakieś pytania z czatu? Bo ja też jestem na Zoomie, a nie na Facebooku, więc to co tutaj. Nie. Więcej okay. Pytań nie ma, także wszyscy dziękują za odpowiedzi. Myślę, że wyczerpamy. Ja postaram się w tą instrukcję pod przesłać. Super. Gdzie popatrzeć? Mamy stronę tak dobrze przygotowaną, że myślę, że jest okej. Okay. Właśnie, chyba chodzi o ten pierwszy krok, bo potem dobra, to już pójdzie. Dobrze. Ja bardzo naprawdę dziękuję za tę rozmowę, za to, co Pani nam tutaj przekazała, Pani Cecylio, i myślę, że bo myślę też, że niektóre biblioteki nie odważały się korzystać z tego, myśląc właśnie, że będą musiały za to płacić, albo że będzie to zbyt skomplikowane w momencie, kiedy istnieje taka możliwość, że możemy to zrobić, to myślę, że więcej bibliotek się zdecyduje na to, a naprawdę polecam, bo naprawdę warto. My też otworzyliśmy coś takiego jak Akademia Cyfrowego Edukatora. Ja wiem, że to nie do końca odpowiada może funkcjom, które występują w bibliotekach, ale w bibliotece też jest dyrektor, są pracownicy, w związku z czym tak naprawdę znajdą i ta Akademia Cyfrowego Edukatora polega na tym, że my co miesiąc staramy się mieć webinar z żywym człowiekiem, który korzysta i trochę pokazuje swoje doświadczenia, na przykład jak poprowadzić radę pedagogiczną, co rozumiem, że dla Pani jest też jak poprowadzić spotkanie. No mamy zebrania na Teamsach. No właśnie, zebrania na Teamsach. I do tego potem dopasowujemy takie szkolenia online, które już tutaj można we własnym czasie zrobić, który jest już wygodny dla Państwa. W związku z czym warto też z tego korzystać, bo jest naprawdę już dużo materiałów. Znaczy ten ostatnie pół roku wymusiło na nas zrobienie mnóstwa różnych rzeczy na korzyść. O tak. Więc na dzisiaj. To jest bardzo duży plus pandemii. Tak. Na dzisiaj znalezienie chyba materiału do tego, żeby się uczyć, albo zobaczyć, jak korzystać, albo co zrobić, albo znaleźć kogoś, kto pomoże uruchomić, jest o wiele prostsze. Dobrze, bardzo naprawdę serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych za to spotkanie i Państwu również dziękuję za to, że byliście, Wam dziękuję za to, że byliście z nami i zawsze będzie można też do tej rozmowy wrócić na Facebooku i później na YouTubie, bo zgrywamy te filmy.
I dziękuję bardzo i zapraszam na podsumowanie Bibliolabów w wersji cyfrowej, czyli na debatę, która odbędzie się w piątek o godzinie 12:00 Biblioteki po COVID. Jeszcze raz Pani Cecylio dziękuję i do zobaczenia, a Państwa, którzy są zapisani na nasze warsztaty stacjonarne, zapraszam już od jutra. Do widzenia.